drodzy, czekałem, 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 aż w końcu się doczekałem. Web up, kurwa, działa! Elo, 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 dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, Hazel, moi drodzy, doczekaliśmy się nareszcie, web, aby wyszedł, kuźwa. Tyle czekania, tyle nerwów, tyle niewiadomych, tyle pytań, tyle... Czy no właściwie brak odpowiedzi na te pytania, co się dzieje z webapem, ale nareszcie jest webap. FIFA 17 Ultimate Team, pierwszy odcinek FIFA 17 Ultimate Team, postanowiłem nagrać dla was... Zaraz jak webapp się udostępnił, że tak powiem. Oczywiście pytanie pomocnicze, odpowiedź, oczywiście continue, powinno być ok, jest ok, tak, ładuje się, prawdopodobnie już działa. No to zobaczmy w takim razie, oczywiście groszek FC, skrót GRO, no jak żeby inaczej, oczywiście, że tak. To jest legendarna nazwa, to jest legendarny klub, który rozpoczyna swój czwarty sezon w Ultimate Team. Czwarty? Czwarty, tak, czwarty. Czwarty, bo FIFA 14. Więc proszę mnie nie zadawać takich głupich pytań, czy na pewno chcę ją nazwać groszek FC, goddammit. Okej, okay. Oczywiście. Pierwsza paczuszka! Zobaczmy. Stoker. 77 overall. Kto mi tu kurwa tak hałasuje? Okej, okay, no to zobaczmy, pierwsza paczuszka startowa. Tverskow z Odense. Stroje Finharps, ale fajne. Kurczę, no będą jako wyjazd, mogą być jako wyjazdówki. Co tu jeszcze mamy? Mamy tu, czy mamy jakiegoś piłkarza z serii? Araujo to nie jest piłkarz z serii, oczywiście. Mamy pierwszy stadion. Kantarowski, Jakob, Stoker, Jakob Tomasen. Ale fajne logo, ej, dobre, fajne. Ascoli, fajne, podoba mi się. Folivi, Nirenold, Sawyer, Whiton, Lara. Jak Lary z tych gier klubowych. Słynny, gimby nie znają. Bieland oczywiście, Simonin, Al Ibrahim. Mamy ten, o, o trener Calcio, a no kurczę, no idealnie, no zajebiście, na dzień dobry. Tu mamy Goya, Adams, Kurokawa, dużo Japończyków, kurczę, fajny by mieli zgranie ze sobą, ale chociaż nie do końca, bo to jest zapasnik, a to jest bramkarz, więc jednak nie. Piłeczka, Mukiele, Taylor, Tamezy. Stroje FC Lausanne, Andany, Flejta, no i oczywiście kontrakty i tak dalej, oczywiście continue. I dostaję prezenty, ale fajnie, dwie złote paczki i trzy All Players Pack. O kurde, aż się nie mogę doczekać, co w tych paczkach będzie. Okej, no dostaliśmy sporo paczek. O, Silver, no i kurczę, jakie fajne. Jejku, ile paczek tu mamy? 7 paczek do otworzenia. Oczywiście wszystkie sobie otworzymy, no nie ma innej opcji. Ale najpierw proponuję otworzyć może srebrną paczuszkę. Silver Gift Pack. Otwórzmy ją w takim razie. Silver Gift Pack. I co na to wyskoczy? Orli Hausen. Srebrny bramkarz. No dobra, no. Od bramkarza trzeba zawsze zaczynać budowanie składu, także myślę, że to jest ok. Zobaczmy sobie dalej, co tu mamy. Revert Pack. 12 kart. 0 złotych, 3 rzadkie. Nie ma żadnej złotej karty. No to co, beznadziejna paczka. Są jakieś srebrne i brązowe będą? No dobra. Otwórzmy i zobaczmy w takim razie. James. No to mucha mi tu lata. Nic kompletnie tutaj nie ma ciekawego. Dobra, no to co, złota paczka w takim razie. 12 kart. Chociaż nie, to są 10 złotych, to są 4 złote, ale są sami piłkarze. Moi drodzy, otworzymy sobie złotą paczkę, bo tam nie wiadomo co tam może być. Może mogą być piłkarze i jednocześnie też karty jednorazowe. Także zobaczmy. Gold pack, złota paczka zwykła. Zobaczmy, kto nam się tu trafi. Jakob, o proszę bardzo, Jakob. Ojejku. O, mamy piłkarza z serii A, Fazio.
32 tempa tylko, trochę mało, ale jakoś damy sobie radę i mamy jeszcze piłkarza Cagliari, Isla, 80 tempa. No, no tak na dzień dobry, no to całkiem okej. Okay. Ale mamy Jakoba, proszę bardzo. No, kto pamięta z FIFA 15 Ultimate Team, to myślę, że będzie kojarzyć tego to pana. Mieliśmy go w każdym bądź razie w swoim składzie. No oczywiście wszyscy pójdą do klubu. Okej. No to otwórzmy sobie drugą paczuszkę złotą. I zobaczmy, kto nam się tu trafi. Czyżby Cristiano Ronaldo, Messi, Barry. Jejku, ja samych trafiam takich, którzy mają 30 ileś tempa. To jakaś, no nie za bardzo. Ale mamy Zimmermana, mamy Austina z Southamptonu, mamy Barry'ego. Kurczę, no dobrze byłoby zbudować skład z Premier League. Bo tu mam trochę, tutaj mam z Evertonu, tu mam z Southamptonu, może dałoby się coś wykombinować. No i zostały nam trzy paczki. All players pack, wszyscy co są piłkarze. 12 kart, 4 złote, jedna rzadka. Okej, all players pack, no zobaczmy, kto nam się trafi na dzień dobry. Pierwszy, paczuszka numer 1. I któż to nam się trafi? Wimmer. Are you fucking serious? Złote to są, kurde, nierzadkie. Jedyna rzadka karta, jaka mi się trafiła w tej paczce, to jest Malarczyk z Krakowi. No, ale proszę bardzo, mamy tutaj znowu z Premier League, mamy napastnika z Malagi, Granero, jeszcze jakiś Preciado, a reszta, ale co to jest za kraj w ogóle? Nie mam pojęcia, co to jest za kraj, może jakieś informacje będą o nim. Details. Komoros? Ojeju. No dobra. Storyn All In Club oczywiście. Wszystkie daję do klubu, potem będę je sobie sprzedawać ze spokojem. Dobrze, druga paczuszka. Przedostatnia paczka tutaj, jaką dostaliśmy. Zobaczmy, kto nam się tu trafi. Rabio! Proszę bardzo. Rabio. Całkiem spoko. Całkiem spoko, ale kurczę, tutaj mam to same tylko opisy, ale mam nawet Stępińskiego, proszę bardzo. Nawet mamy Stępińskiego. O, tutaj właśnie to chciałem. Rabio, 63 tempa. 69 defensy, no, to jest środkowy pomocnik, ale podania ma się być. No nieźle, nie jest źle. O, mamy kolejny Premier League, mamy Redmonda, 86 tempa, prawy, prawy skrzydłowy, tak? Dobrze mówię, chyba tak, nie jestem, nie, czekaj. Right midfield, nie, midfield, no to dobra, okej, to już wszystko wiem. Dobra, no Redmond, kurczę, fajna karta, powiem wam, 86 tempa, a fajnie, że mamy też Polaka w składzie. Co to jest znowu za kraj? Ja muszę sprawdzić, co to są za kraje. Ja kurczę, powiem wam, że tu Filipiny to są, to jest flaga Filipin, kurczę, ja się tu nawet, flag nawet uczę, proszę bardzo, no dobra, stop All In Club. No i ostatnia paczka przed nami, ostatnia paczuszka, którą dostajemy w prezencie od EA Sports. Cóż to nam się trafi? Zobaczmy. Rugani! Mamy fajnego obrońcę złotego, świecącego się. Rugani, 79 tempa. Bardzo fajnie, cieszę się, super. No, elegancko. Ale reszta piłkarzy... ale znowu 30, obrońca 34 tempa. Ja nie mogę. Ja samych takich trafiam, ale proszę bardzo, mamy piłkarza Pescary też. No fajnie, to coś, myślę, że coś z tego ułożymy fajnego. Mamy nawet Ragiego, mamy Włocha, kurczę, będzie miał zgranie z Ruganim jakieś tam. Także całkiem spoko. Więc tak, kochani, tak na razie prezentuję mój wstępny, zupełnie wstępny zespół w FIFA 17 Ultimate Team. Moi drodzy, okazało się, teraz jak tutaj spojrzałem, że Transfer Market jest zablokowany. Jest zablokowany Transfer Market do premiery FIFA 17 na PC-ta. To jest coś nowego, tego nie było wcześniej, bo wcześniej można było sobie kupować mimo wszystko piłkarzy przed premierą, a teraz tego nie można. To jest trochę dziwacznie, ale z jednej strony to jest też dobre, bo nikt tutaj nie wykupi sobie od razu jakichś tam Messich, Ronaldów czy innych Bale'ów i Suarezów i tak dalej. Także to z drugiej strony jest całkiem przemyślane. Już nie chcę mówić o tym, że tutaj były błędy z tym web-upem, żeby go w ogóle odpalić. Ale w każdym razie udało się go odpalić i to tak się prezentuje mój wstępny skład. Oczywiście premiera FIFA 17 za niedługo, 29
września. Moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków, czy to z FIFA, czy z horrorów, czy z jakichś tam klasyków. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!